Chwała Bogu. Chwała Bogu. Czas, który Pan nam teraz dał, jest pięknym czasem. Dobrze, że dostajemy od Pana taki czas, bo to nam tylko pokazuje, jak bardzo Jego zależy na mnie, na Tobie, abyśmy dostali się do wieczności z Nim, abyśmy doszli do końca i wygrali. Chwała Bogu za ten czas, chwała Bogu za to, że On do nas dociera, chce nam przypomnieć o tym, kim On jest, jaki On jest, czego chce ode mnie, od Ciebie. Dlatego korzystajmy przy więcej z tego, co Pan nam daje. Wiecie, tak kiedy dzisiaj czytałem Słowo Boże, zastanawiałem się nad tym, co Pan tutaj do nas mówił. Nad tym wszystkim tak wyraźnie do mnie docierała taka kwestia, ważna kwestia w moim, w Twoim życiu. Co dzisiaj robię? Co ja robię? Co Ty robisz? Co mówię, jak mówię, czy uczynki idą razem ze słowami, czy uczynki idą inaczej niż słowa, czy słowa idą swoją drogą, uczynki idą swoją drogą, czy jednak to jest w tej harmonii, jest to w Bożym porządku, który On sam ustalił, porządek, który widzimy w Bożym Synu Jezusie Chrystusie. Gdzie widzimy naszego Pana, który mówił do nas i czynił dokładnie to. Że to wszystko, co było zapisane w Starym Testamencie, to wszystko, co mówiło już o przyjściu Jezusa Chrystusa, to wszystko zostało spełnione w Nim, kiedy On przyszedł na tą ziemię. Kiedy chodził pośród tego świata i wygrywał. Na chwałę Boga. Wiecie, tak mnie to też zastanawiało. Wiecie, kiedy czytałem ten pierwszy list do Koryntian, w tym pierwszym liście do Koryntian mamy, można powiedzieć, tyle słów mamy powiedziane, tyle słów jest napisane dla nas. I możemy je czytać, gdzie apostoł Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, człowiek, który poszedł za Jezusem Chrystusem, pokazuje nam, jak to powinno wyglądać. On daje siebie samego jako przykład. Wiecie, to jest coś pięknego, że on jako ten człowiek, który nawrócił się do Jezusa Chrystusa, który poszedł za Jezusem Chrystusem, on mówi, patrzcie na to, co czyni we mnie. Patrzcie, co on czyni we mnie. Idźcie w tym kierunku, a on to samo uczyni w was. Jeszcze więcej będzie chciał czynić. Wiecie, to jest coś pięknego, że każdy Boży sługa, Boża służebnica, to będzie osoba, która będzie żyć w ten sposób, jak mówi. A to, co mówi, tak jak żyje, to będzie się pokrywało ze Słowem Bożym. Że nie będzie tak, że on będzie faktycznie złorzeczył i tak będzie żył, ale że to będzie pokryte ze Słowem Bożym. To, co czytamy w Słowie Bożym, to będzie się dokonywać w moim, w Twoim życiu, bracie i siostro. Chwała Bogu za to, wiecie, chwała Bogu za to, że przyszedł Jezus Chrystus, aby mnie i Ciebie zbawić. I w tym drugim rozdziale tego pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian czytamy takie słowo pierwszego wersetu. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku, w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowani. Może do tego miejsca. Widzimy tutaj, apostoł Paweł pokazuje nam tak wyraźnie obraz. Z czym on przyszedł? Wiecie? On nie przyszedł nie wiadomo czym. On przyszedł z prostymi słowami, przyszedł z prostą nauką do tych ludzi i zaczął im mówić. O kim on zaczął mówić? O Jezusie Chrystusie, to ukrzyżowanym, o tym Jezusie Chrystusie, który w Nim czynił tak piękne dzieło. O Jezusie Chrystusie, który miał moc zmienić tego Saula w Pawła,
i uczynić go nowym człowiekiem. O tym, co dzisiaj też słyszeliśmy. Nowym człowiekiem, już nie zrodzonym według ciała, ale zrodzonym według ducha. Jakie ten człowiek miał dążności? W jakim kierunku on szedł? To możemy czytać. Możemy widzieć. I obserwować to. Te Słowo Boże wiele nam mówią. Dlatego bracia i siostry, tak bardzo dołóżmy starań właśnie w tym kierunku, żeby żyć właśnie w ten sposób, potrafić Jezusa Chrystusa. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, nic innego nie potrafić, ale to, co jest z Jezusa Chrystusa. To, co On daje. I choć można powiedzieć zewnętrznie, ten obraz pokazywał, przybyłem do was słabości w lęku, wielkiej trwodze, ale to, co mówiłem, to było w moim życiu. To przeżyłem. Z Jezusem Chrystusem. Dlatego wiecie, tak bardzo jest to potrzebne, mieć te świadectwo Jezusa Chrystusa w sobie. Nie puścić tego świadectwa. Wytrwać do samego końca, ale przede wszystkim starać się o to życie. Starać się o życie, o to, aby moje i twoje życie świadczyło o tym, że należymy do Niego. Żeby nie okazało się, że słowa będą wypowiadane w jakimś kierunku, a życie będzie szło w swoim kierunku. Nie może tak być. Wiecie, ten apostoł Paweł dalej w tym liście pisze takie słowa. Tak niechaj w 4 rozdziale czytamy od 1 wersetu takie słowa. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Każdy okazał się wierny. I apostoł Paweł właśnie to czynił. On był wierny Jezusowi Chrystusowi. Wierny do samego końca. I on to czynił, wiecie, wielu ludzi myślało, a jak to do tego Boga się dostać? W jaki sposób być z Bogiem? Jak być z tym Jezusem Chrystusem? Faryzeusze nakładali wielkie ciężary, różne brzemiona, których sam Pan Jezus mówił do nich, że nakładacie to na ludzi, a sami ani jednym palcem nie nakładacie. Nie dotykacie tego. I oni się zastanawiali, w jaki sposób. A tu przychodzi apostoł Paweł. Przychodzi sługa Jezusa Chrystusa i zaczyna opowiadać prostą Ewangelię, którą można powiedzieć, wielu ludzi dzisiaj nawet jeszcze nie jest świadomych na tej ziemi. Prostą Ewangelię. Ewangelię, która mówi, pójdź za mną, a ja uczynię to, co jest potrzebne. Słuchaj się mnie, naśladuj mnie. I wiecie, ta Ewangelia, o której mówił Paweł, ona jest widoczna całkowicie w tym człowieku. To nie jest Ewangelia, o której on mówi, ona jest gdzieś w oddali. Ale to jest Ewangelia, która działa w nim samym. Ewangelia, która mówi, że Jezus Chrystus w tym ciele, w jakim ja i ty dzisiaj jesteśmy, przyszedł na tą ziemię i zwyciężył diabła, nie grzeszył. I dokładnie świadectwo tego zwycięstwa było w tym człowieku, apostole Pawle. I było w każdym, który prawdziwie naśladował Jezusa Chrystusa. I widzimy właśnie w nim tego szafarza, prawdziwego szafarza, tego, który należycie sprawował służbę przed Bogiem. Dlatego czy to dzisiaj pociąga mnie i ciebie, ta prosta Ewangelia, ta Ewangelia, która prowadzi mnie i ciebie do oczyszczenia, do tego, że chodzimy w czystości, w świętości, w tym, że moje i twoje serce jest coraz bardziej pociągane do tych rzeczy, które dla świata są głupstwa. Tak jak czytamy też w tym liście do Koryntian. Dalej czytając właśnie to świadectwo, wiecie, te, które tak bardzo mnie poruszyło, świadectwo właśnie Jezusa Chrystusa położone w Pawle. Utwierdzone w Pawle. W tym 4 rozdziale 14 wersetu czytałem takie słowa. Pisze to, nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. Co on przypomni? Filozofię apostoła Pawła? Jakąś tam sobie jego mądrość wymyśloną? Naukę przekazaną? On przypomni właśnie to wszystko, ale potwierdzone życie Bożego sługi. I dzisiaj, bracia i siostro, każdy z nas, jeżeli będziemy trwać i trzymać Jezusa Chrystusa, ta prawdziwa nauka będzie w moim, twoim życiu. Będzie ona. Bo sam Jezus będzie o nią się troszczył.
żeby te owoce były widoczne, żeby to życie było życiem, które Jemu się podoba, to co dzisiaj mogliśmy słyszeć. On wykorzysta moje i Twoje życie ku temu, aby było zużytkowane całkowicie, spożytkowane dla Jego chwały. Bracie i siostro, spójrz na to. Na tą prostą Ewangelię. Co ta prosta Ewangelia, która wydaje się dla wielu głupstwem, uczyniła w tym człowieku? I co ona chce uczynić we mnie i w Tobie? Pośród tego skażonego świata, pośród tego zepsutego świata. Dlatego uciekajmy od wszelkiego zła, oczyszczajmy się od tego, idźmy za naszym Panem Jezusem Chrystusem, aby ta prosta Ewangelia mogła działać we mnie, w Tobie. Druga Księga Mojżeszowa, 33 rozdział. Czytam takie słowa. W trzecim wersecie. Wyrusz do ziemi opływającej w mleko i miód, lecz ponieważ jesteś ludem twardego karku, sam nie pójdę pośród Ciebie, aby Cię nie wytępić po drodze. Widzimy tutaj to doświadczenie Mojżesza, kiedy też on przed tym ludem. I sam Bóg przemawia do tego ludu. Dlaczego ja nie mogę być wam? Dlaczego ja nie pójdę pośród Ciebie? Dlatego, że jesteś ludem twardego karku. Wiecie, każdy z nas, jeżeli puszczamy się naszego Pana Jezusa Chrystusa, stajemy się momentalnie ludem tego twardego karku. Twardego karku, który nie chce się podporządkować pod Bożą prawdę. Nie chce. Bo nasze ciało ucieka od tego. Zawsze nasze ciało mówi później, potem, nie teraz, kiedy indziej, czymś innym się zajmie, może nie tak gorliwie, może nie to, może nie tamto. Zawsze coś znajdzie się, jakieś wytłumaczenie, jakaś wymówka, żeby ta prosta Ewangelia mogła docierać do mnie, do Ciebie, żeby ona mogła zacząć działać w moim, Twoim życiu. A Bóg decyduje o wszystkim. Przecież my musimy tylko zaufać Jemu, nie bać się. Nie bać się powierzyć Jemu swego życia, bo skoro ta Ewangelia, ta prosta Ewangelia w życiu apostoła Pawła, w życiu tak wielu Bożych ludzi, dokonała tak niesamowitych cudów, dokonuje pośród braci i sióstr, które możemy widzieć, to tym bardziej uczyni w nas. Jedynie co tylko zaufać, całkowicie zaufać, położyć nadzieję w Jezusie Chrystusie, nie pokładając nadziei w sobie samym, własnym możliwościom, nie upierać. Nie być tym twardego karku, że skoro Bóg mówi, ja i tak zrobię po swoje. Nikt nie iść w tym kierunku, ale uciekać od tego. I wiemy, co ten lud musiał przechodzić, przez to, że był ludem twardego karku. A Bóg będzie czynił swoje dzieło, bracie i siostry. On tak dokona swojego dzieła, bo On dokonuje wyboru. On dokonuje wyboru i to jest coś pięknego, że my już nie musimy się troszczyć, my się nie musimy zastanawiać, ale On dokonuje wyboru w każdej sprawie mojego i Twojego życia. I On się zatroszczy, aby było tak, jak powinno być. W Księdze Jeremiasza, w 26 rozdziale, w 20 wersecie, tak właśnie na potwierdzenie tego, że Bóg czyni, co chce. On wie, kiedy kogoś powołać, On wie, kiedy kogoś zabrać, kogo zostawić, On wszystko wie. W 20 wersecie czytamy takie słowa. A był również mąż, który prorokował w imieniu Pana, Ujasz, syn Semajasza, z Kiriat Jearim. Ten prorokował o tym mieście, o tej ziemi, dokładnie to samo, co Jeremiasz. A gdy jego słowa usłyszał król Jojakim i wszyscy jego rycerze i wszyscy książęta, król usiłował go zabić. Lecz gdy Ujasz dowiedział się o tym, zląkł się, zbiegł i przybył do Egiptu. Wtedy król Jojakim posłał do Egiptu mężów Elnatana, syna Akbora. Z nimi ludzi ci sprowadzili Uriasza z Egiptu i przywiedli go do króla Jojakima. Ten kazał go zabić mieczem i wrzucić jego zwłoki do grobów ludu pospolitego. Widzimy tutaj tą sytuację. Ten Boży sługa zaczyna mówić to samo, co mówi Jeremiasz. Widzimy Jeremiasza i Uriasza. Te same słowa. Ale Bóg dokonał decyzji. Dokonał decyzji, że Jeremiasz idzie dalej. Idzie dalej, a swojego sługę zabiera do siebie. Według ciała, wiecie, dla mnie, dla Ciebie mogłoby się to wydawać, no jak to? Przecież zabrał go. Ale Pan już zadecydował. To była Boża decyzja. I tak samo Ciebie nie brać i się o to przeprowadzić. On wie, kiedy
powołać Ciebie, kiedy zabrać Ciebie, kiedy przeprowadzić Ciebie, co Ci dać. On o wszystko się zatroszczy. Ale jedno jest ważne, nie zaprzeć się Jego świętego imienia, nie zaprzeć się prawdy, która jest w Jezusie Chrystusie. Aby ta prosta Ewangelia mogła docierać do w moim życiu, w Twoim życiu, mogła coraz bardziej pozyskiwać nas za siebie. A Bóg jest wierny. Chwała Mu za to naprawdę. Niech Pan pociąga nas dalej ku sobie. Żebyśmy po prostu nigdy nie zapadnęli tych rzeczy. Zobaczmy właśnie ten skarb. Żebyśmy widzieli ten skarb, ale żebyśmy go zobaczyli tak, jak mieliśmy już dzisiaj. Mówiłem na ten temat. Musimy należeć do naszego Pana, bo jedynie On jest w stanie otworzyć. On jest w stanie dać nam takie objawienie, że my będziemy poruszeni. Będziemy widzieć to prawdziwie. Nie będziemy tego widzieć jakoś tam, ale będziemy to widzieć prawdziwie. Do czego On nas powołał? Do jakiej chwały? Że On zatroszczy się o mnie i o Ciebie. W każdej sprawie. I choćbym ja miał umrzeć, to będzie dla Niego chwała. Ale tylko wtedy, kiedy Jemu całkowicie zaufam. Będę szedł za Nim, nie puszczał się. I to jest możliwe. Chwała Bogu, bo wiele świadectw słyszymy na ten temat. Wiele doświadczeń swoich osobistych mamy, kiedy widzimy, jak trzymamy się Pana, jak On przeprowadza, jak On daje siłę. Dlatego, bracia i siostry, nie opuszczaj rąk. Idź dalej. Idźmy dalej w kierunku tego oczyszczenia, wolności, coraz większej wolności w Chrystusie. Życia w czystości. Nie w grzechach, ale naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego niech Jemu będzie chwała. Amen. Amen.